Wy mi tu mówicie o jakichś odcinkach, kurde? Tu trzeba trening zrobić! A wy, kurde, mi tu o jakichś odcinkach mówicie, ale okej! Mam dla was ostatni odcinek z 3D. Ja tylko dokończę seryjkę i zaraz lecimy. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Dwa końcowe importy nam zostały. 3D Grape i Race Frankensauer, więc dlatego tym razem pójdziemy tradycyjnie od smaku bardziej pospolitego i potem wylądujemy na końcu serii importów rozdziału Race i 3D, właśnie zakończając to Frankensauer Race'em. Na razie mamy 3D Grape fioletowego. Puszka, jedyne co się zmienia, to fiolet. Normalnie bym już przeszedł do testu smaku, ale najpierw omówmy jedną rzecz. Smak winogrona, czy to fioletowego, czy to białego, zaczyna powoli zyskiwać popularność. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, czy nawet miesiącach, zostaną też dodane pomarańczowe energole od niektórych brandów. Dajmy na to właśnie Black czy Tiger. Dodadzą właśnie pomarańczowe energetyki, bo naprawdę rynek chciałby takie, kurde, nowinki. Myślę, że wy też byście chcieli spróbować jakiegokolwiek wariantu pomarańczowego, a nie żyć tylko na monsterze Chaotiku. Chciałem powiedzieć Chaosie, ale niektórzy z was chyba tylko go pili. No i co? Szybko sprawdźmy wartości odżywcze, bo skład jest jeden i ten sam. Oczywiście dam wam, jeżeli nie zapomnę zrobić zdjęcia temu składu, to dam oczywiście tu z boku i już przejdźmy do wartości odżywczych. A i rodzinka jest z tyłu, w sensie rodzinka, mama z siostrą. Obiecały, że będą cicho. Tak więc, ten 473 ml energetyk dostarczy wam 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 5 gram węglowodanów, w tym 0 cukrów i 2 gramy polioli. Co warto przypomnieć, to jest oczywiście erytrytol. Z żadnego białka i 60 mg soli. Wolę jednak, kurde, ostatnio się złapałem na tym. Nie to, że wolę. Ostatnio się złapałem na tym, że o wiele częściej stosuję miligramy przy soli, aniżeli gramy. No i co? Niacyny 22 mg, witaminy B6 2,4 mg, witaminy B12 3,4 mikrograma, kwasu pantotenowego 7 mg i całego energetycznego blendu 1,5 g. W całej puszce mamy 200 mg kofeiny, 210. Bo dawno nie testowałem 3D, a wydaje mi się, że przy okazji tego niebieskiego, błękitnego, nie podałem wartości kofeiny, a to jest oczywiście 210 mg, więc otwórzmy to i sprawdźmy, bo na Guilt Free jest oznaczone mianem Monster Ultra Violet. Jeżeli będzie tak samo, kurde, dobry, to będzie zasługiwał na drugie miejsce. Jeżeli będzie lepszy, to ok. Jeżeli będzie lepszy od Dzika Grape, to będzie sztuka. A myślę, że kurde, 3D stać na to. Winogrono. Naprawdę powoli zdobywające popularność, ale jeszcze nie tak bardzo popularne, żeby to nazywać takim boomem. To nie jest tak arbuz czy tropiki. No i bardzo minimalny ten zapach. Minimalny zapach. Można wyczuć ten napój o smaku białego winogrona, ale ja tutaj nie powiedziałbym, że to jest takie stricte czerwone winogrono, fioletowe winogrono. To jest według mnie taki napój o smaku białego winogrona, kolorystycznie się będzie zgadzał, bo to jest oczywiście czysty. Może ten będzie, kurde, miał kolor.
Nie. Jeżeli ma być czysty, oj, to ma być czysty. Dobra, i jak tam z jakimi żółtymi poświatami? Nie powiedziałbym. Może leciutko, ale to już pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie z dobrych substancji tam zawartych. Nie ma tam nic, co by wskazywało, że to jest barwnik. A smakowo? To może być kurde ciekawe. Nie, jest sukraloza i ja acesulfam. Ej, okej! Kurde, smakiem jest bardzo zbliżony do dzika grape. Tylko tutaj bym bardziej powiedział, że ktoś tu poszedł w smak cukierkowy. Ale jakbym tak pomyślał o tym napoju, o smaku białego winogrona, to ma swoje podchody. Nie jest chyba tak dobry jak Dick Grape, ale jest na pewno lepszy od Monster Ultraviolet. Też nie wiem. Tiger Hyperbanger to jest wiadomo niższa liga niż dziki Monster. 3D też jego przebija, ale kurde, tutaj mam problem. Ten smak winogrona jest naprawdę fajny, nie za bardzo intensywny, mega podchodzący pod cukierki. Ale można też wyczuć takie napojowatą strukturę. Wiecie, tego typu tamtej gappy. Tamten napój był pod nazwą Gappa. Nie wiem, kurde. To było tak dawno temu, to było jakieś 12 lat temu, kiedy ostatni raz miałem ją w ustach. Potem już wyszły, kurde, typu właśnie, nie wiem. Nie, Capri nie wychodził. Był, kurde, taki chyba. Zbyszko wyszedł? Jeżeli bym znalazł, to oczywiście dam, ale to ma takie właśnie podloty. Do tego napoju z przed 12 lat, który piłem naprawdę hektolitrami, plus jeszcze wymieszane to jest z cukierkami winogronowymi. Kurde, Monster Ultraviolet jeszcze nie był na kanale. Ja postaram się jego szybko zdobyć, szybko zrecenzować, ale zrobię to też na swoich zasadach, ok? I ja pamiętam, że to jest jeden z moich ulubionych, jak nie naprawdę jeden z top trójki ulubionych ultrasów, jeżeli chodzi o Monstery, i powiem wam szczerze. Wygrywa chyba ponad tym. Tam jest kurde taki. Ma tu takie wajby Fanty Szokaty. Nie wiem dlaczego. Tam jest niby winogrono, ale jest chyba barwiony czarnym bzem. Sokiem z czarnego bzu. I na początku to mi się tak wydawało. Ej, to jest typowy smak Fanty Szokaty. 10 na 10. To jest smak kwiatów czarnego bzu. Nie ma mowy. To jest winogron. No i kurde. Ja tam nie bardzo wyczuwam to winogron przy ultrawajlecie. W sumie wszystkiego dowiem się, jeżeli go spróbuję, ale mówiąc wam szczerze, troszeczkę jest ten vibe tego ultrawajleta. Troszeczkę, nie tak bardzo. Tutaj jest bardziej pod naturalny smak winogrona, a nie tak bardzo na taki bardziej sztuczny. Tam jest kurde, okej, sztucznawy, ale intensywniejszy. Trochę pomieszanie z poplątaniem, ale jakbym to miał właśnie streścić po mojemu. Tu jest naturalny, mniej intensywny, trochę wymieszany z cukierkami. Przy ultrawajlecie jest troszeczkę bardziej sztuczny. Taka średnia krajowa, ale o wiele bardziej intensywny. Więc. Chyba tutaj będzie numer 3, ale tak ogółem naprawdę bardzo dobry.
nie czuć w ogóle słodzików. Jedyne co mi się przebija to ten smak winogrona, taki ala cukierkowy, który mi został z tyłu gardła. Jako pierwszy dostajecie taki naturalny i właśnie jak mówiłem, zostaje wam tylko taki cukierkowy. Jest leciutko cierpki, ale tak leciutko jakbyście naprawdę jedli najprawdziwsze winogrona. Jak mówiłem, jest numer 3 i co? Według mnie to by było na tyle. 3D naprawdę bardzo fajna seria, jeżeli uda mi się jeszcze ich zdobyć. Jeżeli nie wykupili ich wszyscy na Guild Free, bo zostały tam jeszcze chyba 4 smaki. Strawberry Lemonade, wata cukrowa. Nie, grapefruit już kupowałem. To co? Tam jeszcze zostały niektóre smaki, więc ja jeszcze je domówię. Będę je jeszcze recenzował, jeżeli mi się uda i naprawdę. Jeżeli będą jeszcze inne smaki od Christiana Guzmana, który już nie jest oczywiście z marką 3D, ale to zawsze będzie z nim utożsamiane, to kurde, ja jestem naprawdę otwarty. Tak mam szeroko otwarte jak na przykład na te 5 smaków, które niektóre były niezłe, naprawdę fajne, a niektóre były takie se. Jak na przykład ta pomarańcza. No i naprawdę jestem zachwycony, jeżeli miałbym podsumować tak te 5 smaków. Widzimy się jutro albo kiedyś tam, no i pewnie jutro przy okazji Rejza Frankensauer, przy podsumowaniu Rejzów, no i co? Oby tak dalej. I ulepszcie smak pomarańczowego, bo jest potencjał, ale według mnie niewykorzystany.